Cześć kochani, to jest filmik, który w całości poświęcam temu preparatowi, a mianowicie MediSkin Plus. Polecałam ten preparat bardzo gorąco w swoich ostatnich ulubieńcach, dlatego że w moim przypadku okazał się najlepszym takim dostępnym bez recepty preparatem przeciwtrądzikowym, jaki dotychczas dane mi było stosować. I jego działanie przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Niezmiennie go używam, Wam również go poleciłam. Natomiast ze względu na jego rewolucyjną postać, a mianowicie to, że po raz pierwszy w preparacie takim dostępnym bez recepty zastosowano nie pochodną kwasu retinolu, bardzo silnej substancji przeciwtrądzikowej, a właściwą tretinoinę, kwas retinowy, właśnie tą substancję, która dotychczas była zarezerwowana dla leków, a nie kosmetyków pielęgnacyjnych czy preparatów dostępnych bez recepty, oraz klindamycynę, która jest antybiotykiem, który działa, utrzymuje na stałym poziomie liczbę bakterii, jakie znajdują się na naszej skórze, w tym te bakterie również piaknes, które sprzyjają powstawaniu zmian trądzikowych. Zawiera również kwas glikolowy w stężeniu 4% o silnym działaniu złuszczającym oraz taką substancję, która nazywa się PVA, która tworzy taki film, troszeczkę to przypomina po nałożeniu preparatu taką maseczkę typu peel-off, która miejscami rano możemy zobaczyć się zaczyna łuszczyć na naszej twarzy, która zabezpiecza działanie preparatu, żeby działał tak miejscowo i że zabezpiecza skórę przed działaniem czynników zewnętrznych w trakcie stosowania preparatu. I po raz pierwszy, tak jak mówię, w takim preparacie dostępnym bez recepty znajdują się tak silne substancje o tak silnym działaniu przeciwtrądzikowym, tak skuteczne i w tak wysokich stężeniach. W związku z tym jest to zdecydowanie rewolucja na polskim rynku preparatów przeciwtrądzikowych. Po opublikowaniu tego filmiku napisała do mnie moja Ficka. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, kochana, która jest dermokonsultantką w dużej aptece i powiedziała, że jest nieco zaniepokojona faktem, że przy ogromnej popularności tego preparatu sprzyja temu również reklama w telewizji, która jest bardzo taka sugestywna i przekonująca. Jest stosunkowo według niej mała wiedza wśród konsumentów co do tego, w jaki sposób bezpiecznie i prawidłowo stosować ten preparat. A jako, że jest on silniejszy niż przeciętny dermokosmetyk pielęgnacyjny, jest to wyrób medyczny, a nie kosmetyk pielęgnacyjny, to poprosiła mnie o stworzenie filmiku, w którym dam Wam takie praktyczne porady co do tego, w jaki sposób prawidłowo stosować ten preparat, tak by odnieść same korzyści i uniknąć podrażnienia skóry, które może, czy zminimalizować podrażnienie skóry, które może wystąpić w trakcie stosowania tak silnego preparatu. I tym samym ten film będzie dokładnie tym. Pierwszą i chyba najważniejszą poradą, jaką mogę Wam dać, jeśli jesteście zainteresowani stosowaniem tego preparatu, jest to, aby na czas jego stosowania zminimalizować do absolutnego minimum swoją rutynę pielęgnacyjną, czyli nie stosować w szczególności jakichkolwiek kosmetyków pielęgnacyjnych o takim działaniu złuszczającym, ze względu na to, że ten preparat zawiera aż dwie substancje silnie złuszczające i stosowanie jeszcze dodatkowych substancji złuszczających w odróżnieniu od takich kosmetyków pielęgnacyjnych o charakterze przeciwtrądzikowym, które często wręcz namawiam Was do tego, żeby łączyć je i stosować właśnie parę różnych preparatów o takim działaniu, kosmetyków pielęgnacyjnym, o działaniu przeciwtrądzikowym, to w przypadku tego preparatu do tego bym zniechęcała, dlatego że jest tak silny i stosując dodatkowe jakieś takie środki złuszczające, kosmetyki złuszczające, możemy niepotrzebnie podrażnić skórę. W związku z tym proponuję, by Wasza rutyna pielęgnacyjna była niezwykle prosta, a mianowicie stosujcie jakiś olejek do demakijażu, jeśli się malujecie. Jeśli nie malujecie się, to wystarczy tylko jakiś bardzo łagodny preparat myjący. To może być jakiś taki żel do cery wrażliwej, to może być jakiś olejek, czy jakikolwiek inny preparat do mycia twarzy, który Wam służy. Potem odczekajcie koniecznie dobre 20 minut, zanim nałożycie ten preparat, dlatego że jeśli nałożymy go na wilgotną skórę, to może nas skóra bardziej piec, dlatego że substancje zawarte w tym preparacie, w szczególności kwas glikolowy, w interakcji właśnie z wilgotną skórą może powodować większe jakieś takie pieczenie, które nie wystąpiłoby, gdybyśmy nakładali ten preparat na suchą twarz. W związku z tym, tak po prostu dla własnego komfortu, lepiej po prostu czekać dobre 20 minut, zanim nałożycie ten preparat. Nakładamy go punktowo wszędzie tam, gdzie mamy objawy trądziku. Czyli zarówno tam, gdzie mamy w tej chwili zmiany trądzikowe, jak i tam, gdzie
no, często występują u nas miany trącikowe, gdzie, żeby zadziałać tak profilaktycznie w tym wypadku. W moim przypadku jest to strefa T. Nie nakładam preparatu na policzki, dlatego że mam cerę naczynkową zaleczonym trącikiem różowatym i ten preparat byłby zwyczajnie zbyt silny i zbyt drażniący do stosowania właśnie na tą wrażliwą część mojej twarzy. Natomiast doskonale sprawdza się w strefie T, a to tu mam wyłącznie jakiekolwiek zmiany trącikowe, czy właściwie miałam w czasie przeszłym. Tak, co jeszcze warto wiedzieć? Prosto po nałożeniu preparat może powodować lekkie szczypanie, takie wrażenie igiełek. I jeśli to jest takie do wytrzymania, że tak powiem, takie lekkie poczucie właśnie szczypania, to jest to absolutnie normalna reakcja skóry, po prostu świadczy to o tym, że preparat działa. Jest to też sprawa indywidualna i u innych właśnie to takie poczucie świądu, czy właśnie takich igiełek może być bardziej nasilone, u innych mniej. Natomiast nie powinno być to coś, co powoduje, że cała twarz was pali i macie potrzebę tego, żeby jak najszybciej preparat zmyć z twarzy. Z największym prawdopodobieństwem to po prostu będzie takie lekko nieprzyjemne poczucie właśnie takiego szczypania, które zresztą znika z czasem, jak regularnie stosujemy preparat, bo po prostu skóra się do niego przyzwyczaja. Tak, po nałożeniu preparatu najlepiej już nie nakładać nic innego na twarz i po prostu spokojnie pójść spać. Jest to preparat zdecydowanie do stosowania wieczorem. Nie polecam go stosowania go również w ciągu dnia, również z tego powodu, że właśnie przez tą warstwę taką przezroczystą, przez to, że jest to żel przezroczysty, tworzy taką warstwę, która może się miejscami łuszczyć troszeczkę. Wygląda to tak mało estetycznie, jak taka maseczka pillow, w związku z tym naprawdę nie nadaje się pod makijaż ani do stosowania w ciągu dnia. Rano natomiast trzeba preparat po prostu zmyć z twarzy i nałożyć krem nawilżający, dlatego że stosowany regularnie ten preparat powoduje takie przesuszenie warstwy rogowej skóry, czyli naskórka i takie ułuszczenie widoczne gołym okiem i może powodować lekkie takie podrażnienie skóry, zaczerwienienie miejscami, na przykład tutaj na płatkach nosa, albo na brodzie, albo wszędzie indziej, gdzie macie jakąś taką większą skłonność do przesuszenia naskórka, dlatego żeby korzystać ze wszystkich dobrodziejstw z tego produktu, naprawdę warto w trakcie kuracji zadbać o swoją skórę i stosować właśnie jakiś taki silny krem nawilżający, najlepiej taki, który został sformułowany dla skóry po zabiegach dermatologii estetycznej, dlatego że te kremy mają wówczas w swoim składzie substancje nie tylko nawilżające, ale też takie natłuszczające, regenerujące i stanowią taki, nie chcę nazwać tego opatrunkiem dla skóry, ale taką warstewkę na twarzy, która po części się wchłania, a po części zostawia taki właśnie film na twarzy, który zabezpiecza skórę przed drażniącym działaniem takich jakichkolwiek czynników zewnętrznych i stwarza najlepsze możliwe warunki dla niej do regeneracji w trakcie stosowania tego preparatu. Moje dwa ulubione to jest Sensilias i Zisfarmy. To jest bardzo trudno dostępny krem tak stacjonarnie w aptekach, natomiast bardzo łatwo dostępny w internecie. I to jest właśnie krem nawilżający, odbudowujący dla regenerujące dla skóry uszkodzonej i odwodnionej. Będzie świetny na czas właśnie stosowania tego preparatu. Inny to jest na przykład Cetaphil PS lipoaktywny krem, który właśnie został stworzony dla osób, które poddały się zabiegom dermatologii estetycznej i mają podrażnioną skórę, która musi być zregenerowana i nawilżona i natłuszczona. Natomiast świetny będzie też jakikolwiek taki dermokosmetyk pielęgnacyjny z tych serii przeciwtrącikowych, które są dostępne w aptece, na przykład z Biodermy, z La Roche-Posay. Większość dużych firm ma w swojej ofercie właśnie taki preparat nawilżający do stosowania w trakcie stosowania dermokosmetyków przeciwtrącikowych. I parę takich propozycji podam Wam na dole, żebyście mieli w czym wybierać. I to jest podstawą takiej właściwej pielęgnacji skóry w trakcie stosowania preparatów tak silnych jak ten. Nie mniej ważne od właściwego nawilżania skóry jest to, żeby w trakcie stosowania tego preparatu każdego pojedynczego dnia nakładać filtr przeciwsłoneczny, dlatego że substancje zawarte w tym preparacie pocieniają skórę w pierwszych paru tygodniach, miesiącach stosowania tego preparatu, co powoduje, że ona jest bardziej niż normalnie wrażliwa na destruktywne takie działanie promieni UVA i UVB. I również na najróżniejszego rodzaju przebarwienia
wynikające z ekspozycji takiej nieofiltrowanej skóry na promienie słoneczne. W związku z tym naprawdę nie ma z tym żartów. Latem zdecydowanie polecam filtr o wysokim faktorze ochrony, takie jak SPF 30, SPF 50. Natomiast jesienią i zimą i wczesną wiosną myślę, że zdecydowanie wystarczy filtr taki SPF 20 czy SPF 30. Oczywiście im lepszy filtr, im wyższy faktor filtru, tym lepsza ochrona. Natomiast w naszej szerokości geograficznej w Polsce myślę, że filtr 20-30 jesienią, zimą, wczesną wiosną będzie w pełni wystarczający. Natomiast filtr jest naprawdę konieczny, jeśli chcemy uniknąć podrażnienia skóry w trakcie stosowania tego preparatu i poparzeń, i przebarwień. W związku z tym to jest naprawdę coś, co zdecydowanie warto podkreślić, jeśli jesteście zainteresowani tym preparatem. Na koniec powiem jeszcze, że jest to preparat dla osób 14-letnich i starszych. I oprócz działania przeciwtrącikowego, z uwagi na swój skład, ma również bardzo silne działanie przeciwzmarszczkowe. I to zarówno jeśli chodzi o minimalizację tych zmarszczek, które już mamy na twarzy, jeśli mamy więcej, tak jak ja, niż 30 lat, jak również jeśli chodzi o zapobieganie kolejnym zmarszczkom, dlatego że ma tak silne działanie złuszczające i normalizujące komórki, tak? Komórki skóry. W związku z tym, jeśli szukacie, nie macie żadnego kłopotu z trącikiem, ale szukacie skutecznego kremu przeciwzmarszczkowego, to szczerze mówiąc, ten krem nie ma na sobie, ten preparat nie ma na rynku polskim sobie równych preparatów, jeśli chodzi o te dostępne bez recepty. Efekty, jakie możemy uzyskać stosując ten preparat, są niezwykle zbliżone do efektów, jakie możemy uzyskać, jeśli stosowalibyśmy retinoidy na recepty w celu przeciwzmarszczkowym. W związku z tym można dwie pieczenie na jednym rożnie upiec, jeśli jednocześnie na przykład macie trącik wieku dorosłego i chcecie jak najdłużej zachować młody wygląd twarzy. I tak, to już są chyba wszystkie informacje, jakie chciałam Wam podać w tym filmiku. Jeśli o czymś zapomniałam, to koniecznie zapytajcie o to na dole w komentarzach. Z mojej strony to już wszystko. Jestem bardzo ciekawa, czy ktoś z Was stosował już, czy stosuje już właśnie ten preparat, jakie efekty osiągacie, z jakimi, jeśli w ogóle z jakimikolwiek walczycie efektami ubocznymi, jak sobie z nimi radzicie. Myślę, że każda porada z Waszej strony dla innych również jest na wagę złota. I cóż, mam nadzieję, że macie się naprawdę dobrze. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia wkrótce.